Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A my zapraszamy Państwa jak zwykle o tej porze na rozmowę z politologiem. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan dr Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sporo emocji było przy procedowaniu, a później po uchwaleniu ustawy medialnej. W tej chwili wiemy, że prezydent ją zawetował. Czy rzeczywiście jest szansa, pana zdaniem, na to, żeby powstała nowa ustawa medialna, która uporządkuje wreszcie rynek medialny w Polsce? Ja myślę, że w obecnym układzie politycznym będzie to trudne, dlatego że widać, że układ polityczny jest taki, że praktycznie weto prezydenta nie będzie odrzucone. Widać, że ta formuła, która w tej chwili jest, była zaproponowana, została przez pana prezydenta odrzucona. Myślę, że przede wszystkim przyczyniło się do tego okoliczności zewnętrzne, to znaczy trudna sytuacja geopolityczna i jednak przeważyła racja pokazania takiej dobrej woli wobec Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście konfliktu na Ukrainie, konfliktu z Białorusią, w ogóle zaostrzenia sytuacji międzynarodowej z Rosją. I myślę, że to jest główny powód, czyli te czynniki zewnętrzne, że pan prezydent zdecydował się zawetować tę ustawę. Zresztą odwoływał się w argumentacji do tej ustawy o ochronie wzajemnych inwestycji polsko-amerykańskich jeszcze z 1990 roku. Także i w obecnym układzie trudno politycznym w parlamencie praktycznie to by to oznacza, że ta ustawa pójdzie do kosza. Natomiast z drugiej strony prezydent widzi konieczność pewnej regulacji ładu medialnego, bo ja myślę, że ta konieczność jest. Przede wszystkim jest tak, że polskie prawo powinno w tym względzie być przypominać i uwzględniać prawo europejskie i zresztą ta propozycja, ta nowelizacja szła w tym kierunku. Natomiast w tej chwili sytuacja zewnętrzna moim zdaniem utrudni to. Także chyba do końca kadencji tego Sejmu trudno będzie uzyskać taką większość, aby ustawę w takiej czy innej formie medialną przez parlament przeprowadzić. Donald Tusk mówi, że wygrała ulica i zagranica. Mówi, że ma sens ulica i zagranica. Cały czas chce być przywódcą całej opozycji. Natomiast co ciekawe, jego dawni zwolennicy, między innymi Michał Kamiński, mówi, że jest to już łabędzi śpiew, parafrazując słowa Michała Kamińskiego, że raczej nie ma na to szans. Jak pan to ocenia? Czy Donald Tusk może zostać przywódcą całej opozycji? Takie były przynajmniej jego plany, kiedy wracał w czerwcu do Polski. Jest to mało prawdopodobne, dlatego że już widać, że nie udało się Donaldowi Tuskowi powołać jednej platformy opozycyjnej. On mówi cały czas o potrzebie jednej listy opozycji. Widać, że to jest praktycznie już niemożliwe. Po pierwsze... Ale przepraszam panie doktorze, przerwę tutaj. Ten pomysł powołania wspólnej listy się absolutnie nie sprawdził, jeżeli chodzi o Unię Europejską, bo przecież to nie tylko wspólne listy mają się wiążą z tym również, że z jedynkami, z tymi czołowymi miejscami na listach. Jeżeli chodzi o wynik wyborów, to też nie był zadowalający dla opozycji, jeżeli chodzi o Parlament Europejski. Tak, w 2019 roku pamiętamy, to ta lista przegrała z listą Zjednoczonej Prawicy. Natomiast Tusk, on cały czas konsekwentnie jakby próbuje budować tę jedną listę. Dzisiaj widać, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to nawet nie są dwie listy, tylko to będą trzy listy. I oczywiście Konfederacja, to jest jakby osobny też byt polityczny. Można powiedzieć, że to będzie czwarta lista, jeśli ją można nazwać opozycyjną. Rysuje się na dzisiaj scenariusz lista wokół Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska, lista Szymona Hołowni prawdopodobnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, i jeszcze lista lewicowa. I to jest bardzo ciekawa sytuacja w relacjach między Platformą Obywatelską a Lewicą. Widać, że Donald Tusk przeprowadza próbę swoistego rozbioru lewicy. Ja tak interpretuję te powstanie
koła PPS. Zresztą no, sama nazwa Polska Partia Socjalistyczna w wykonaniu, nie wiem, posła Rozenka, zastępcę Jerzego Urbana. Dla mnie to jest po prostu chichot historii. Myślę, że Kazimierz Płużak czy Józef Piłsudski. Przypomnijmy PPS-owców mordowanych przez komunistów. Dokładnie, Kazimierz Płużak, prawda, no, legendarna postać, zamordowana, prawda, w 50 roku w więzieniu w Ronkach. I do tej tradycji no, próbują się odwoływać ci politycy no, związani z Jerzym Urbanem. Także no, to jest jakby już można powiedzieć taka nawet, ja bym to nazwał, farsa pewna polityczna. Natomiast no, ten scenariusz jest realizowany, to znaczy wyciąganie polityków z lewicy od Włodzimierza Czarzastego i oni no, będą prawdopodobnie elementem właśnie tej koalicji wokół Platformy Obywatelskiej. No, ale to spowoduje, że Czarzasty niejako jest skazany na konflikt z Donaldem Tuskiem. No i to spowoduje, że to będzie ta trzecia lista. Zresztą ja sądzę, że to jest bardzo ryzykowny scenariusz. Przypomnę, że w 2015 roku no, były dwie listy lewicowe. Była lista, prawda, SLD i była lista partii Razem. Pamiętamy, jak to się skończyło. SLD nie przekroczyło 8%, bo to była koalicja wyborcza, miało 7,5%. Z kolei partia Razem miała 3,5% i de facto też nie weszła do parlamentu, bo nie przekroczyła progu 5%. No i to spowodowało, że kilkanaście procent głosów zostało niejako zmarnowane. W obecnej obowiązującej ordynacji Donta to dało dodatkowe mandaty zwycięzcy wyborów, czyli Prawo i Sprawiedliwości. W związku z tym no widać, że ten scenariusz zorganizowania w sposób racjonalny opozycji i to był główny scenariusz i to było główne zadanie dla Donalda Tuska. W tej chwili widać, że są duże kłopoty. Także rzeczywiście myślę, że to, co powiedział pan Michał Kamiński, jest bliskie prawdy, że Donald Tusk jako przywódca całej opozycji nie daje sobie rady. I po raz kolejny, podsumowując to, co pan doktor powiedział, sprawdza się maksyma, że jest siła w jedności, a nie w podzieleniu. Wie to o tym Donald Tusk, ale tą jedność będzie mu bardzo trudno zbudować. Raczej jest to niemożliwe, jak przynajmniej na dzień dzisiejszy. Sporo w ostatnich dniach mówimy o Unii Europejskiej w kontekście chociażby narzucenia polityki klimatycznej. I co ciekawe, Polacy deklarują w większości, z jednej strony deklarują to obecność w Unii Europejskiej, że musimy zostać w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony narasta niechęć do decyzji unijnych. Czy ta niechęć będzie się pogłębiała, czy też nie? Czy Unia Europejska będzie w stanie odbudować się, jeżeli chodzi o kraje członkowskie, jeżeli chodzi o poparcie oczywiście, właściwie nie tyle chodzi o poparcie, o właśnie akceptację pewnych działań, zwłaszcza w Polsce. Jak pan uważa, panie doktorze? Znaczy ja myślę, że to tutaj rozumiem, że to mówimy w kontekście polityki energetycznej, bo to... Ale nie tylko, to, polityki, nie tylko polityka energetyczna, sądownictwo, ataki na trybunały konstytucyjne, tak. Już nie tylko Polska, ale Rumunia i inne kraje, więc to rozpychanie się hegemona, bo tak trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o przywództwo Niemiec, jest tutaj niekwestionowane, coraz bardziej budzi obawy i niechęć poszczególnych obywateli. Tak, no mamy taki proces niejako, że instytucje europejskie rozpychają się i no, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest tego takim najbardziej jaskrawym przykładem. To znaczy istnieje takie rozepchnięcie pewnych swoich kompetencji, domniemanie kompetencji, których te instytucje w traktatach unijnych nie mają. I to budzi coraz większy opór. To jest coraz bardziej widoczne. No tutaj nasz spór z Polski z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie praworządności to jest taki, można powiedzieć, przykład najbardziej spektakularny, no, ale to nie tylko dotyczy Polski. Także rzeczywiście tutaj no, jest w moim przekonaniu potrzeba pewnego powrotu do źródeł. No, Unia Europejska i w ogóle wspólnota europejska tworzona przez ojców założycieli, to była Unia zupełnie inna niż teraz jest, która jest teraz. Musimy kończyć, panie doktorze. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa moim gościem był pan doktor Andrzej Anusz, politolog, Instytut Piłsudskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.